jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, w miejscu dość szczególnym, ale szczególnym z wielu powodów. Dzisiaj tutaj przyjechali po pierwsze samorządowcy, po drugie po prostu przyjechali Polacy, aby świętować to, co wydarzyło się 30 lat temu. Mówię o tym, bo te pierwsze wolne wybory to tak naprawdę także początek polskiego samorządu, a polski samorząd z całą pewnością udał się w wolnej Polsce. Także dzisiaj się cieszymy z tego, że jesteśmy wolni, że możemy żyć w demokratycznym państwie, ale ten moment tutaj w Gdańsku to jest także moment, aby pomyśleć ponownie o polskim samorządzie. Powinniśmy się na nowo zastanowić, jak ma wyglądać nasza współpraca, jak ma wyglądać w ogóle polski samorząd po 30 latach. To doskonale jest robić właśnie na różnych platformach samorządowych, kiedy możemy się spotykać i z całą pewnością Związek Miast Polskich taką platformą jest. Samorząd przez ostatnie 30 lat osiągnął ogromnie dużo dla swoich mieszkańców. Jeżeli ma wciąż dobrze pracować dla dobra Polski i Polaków, to wymaga pewnych zmian, pewnych gwarancji, pewnego bezpieczeństwa. I te zmiany zostały zapisane w 21 tezach, z którymi chcemy wyjść jako programem samorządowym i zwrócimy się do różnych sił politycznych, aby się do tych tez odniosły i mam nadzieję je w przyszłości realizowały.